Witam serdecznie na mapce Wrocławia w Train Stanem. By zadowolić niemieckich fanów tego projektu, komentuję ten film w języku polskim, a w podtytule prezentuję tłumaczenie na język niemiecki. Mam nadzieję, że to się uda. Proszę o feedback. Tym razem jedzie linia siódemki przez miasto, a oto przystanek ulica Broniewskiego. Trasa siódemki pokrywa się miejscami z trasą szóstki, którą już tutaj prezentowałem. Pokrywające się odcinki będę częściowo przeskakiwał. Trasą siódemki wprowadziłem na mapce niewielkie zmiany, które chciałbym Wam zaprezentować. Nowy jest znak przystanku tramwajowego, który można opisać i kombinować z wiatą. Dużą wiatę też wyposażyłem w ten znak. Zegary na wiatach, które pokazują czas systemu, można było zobaczyć już w moim poprzednim filmie. Tak, ten przystanek nazywa się inaczej i wygląda inaczej, ale o tym później. Znaki przystanków i wiaty będę sukcesywnie wymieniał, ale z powrotem do linii siódemki. Wzdłuż tej trasy teksturowałem wszystkie budynki tak daleko, jak tylko to możliwe. Niestety nie wygląda to tak, jakbym sobie tego życzył. Ruch kołowy na ulicach też nie funkcjonuje tak, jak powinien. Przystanek ulica Trzebnicka. Następny przystanek to Plac Powstańców Wielkopolskich albo Dworzec na Odrze. Pozwoliłem sobie ten plac trochę przebudować. Zamiast trzech przystanków jest teraz tylko jeden, a po środku mały park. Ponieważ pozyskanie typowej dla Wrocławia tramwajowej sygnalizacji świetlnej jest w chwili obecnej niemożliwe, wbudowałem tu i w paru innych miejscach sygnalizację niemiecką. W niektórych miejscach wymieniłem tory tramwajowe, te tutaj pasują trochę lepiej do obrazu Wrocławia. Asfalt jest nowy, niepopękany, nie odpada. Mój Wrocław!
Przystanek ulica Paulińska. Przystanek ulica Dubois. Od tego miejsca linia siódemki pokrywa się z linią szóstki. Przystanek Uniwersytet jest jednak interesujący. Trochę go przebudowałem. Przeniosłem ten przystanek na środek ulicy. Teraz robię skok do przystanku Arkady Capitol. Tu obok zmienionej sygnalizacji świetlnej przyniosłem ostatni z czterech przystanków na środek ulicy. Teraz jeszcze jeden skok do przystanku ulica Orla. W oddali widać kościół wspólnoty chrześcijańskiej Wrocław dla Jezusa, który z trudem udało mi się odtworzyć. Zwariowane. Tych klaksonów nie da się wyłączyć.
Przystanek Krzyki. Przystanek radio i telewizja. Przystanek ulica Przyjaźni, dawniej ulica Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Przystanek ulica Braterska. Przystanek ulica Sąsiedzka.
przystanek końcowy Klecina. Zapraszam do odwiedzenia mojej strony www.auralian.de. Dziękuję za obejrzenie tego filmu.